Niedziela 8 września była w Łukowie dniem, w którym głównym bohaterem był ksiądz generał Stanisław Brzuska. Tego dnia, już po raz 19, odbyły się biegi poświęcone bohaterowi Powstania Styczniowego. Na starcie biegu w Jacie na dystansie 10 km stanęło 50 mężczyzn i 5 kobiet. Ponadto 10 zawodniczek i zawodników pobiegło w biegu na 5 km. Sportowcy, którzy brali udział w imprezie, przyjechali do Łukowa z takich miejscowości jak Kraśnik, Siedlce, Lubartów, Adamów, Biała Podlaska, Warszawa, Radom, Mińsk Mazowiecki. XIX ogólnopolskie biegi imienia księdza Stanisława Brzuski wygrał Białorusin Ilwa Slawiński. Dystans 10 km pokonał w czasie prawie 34 minut. Meta biegu znajdowała się na stadionie Orląt. Wśród Łukowian najlepszy był Wiesław Wysiński, który zajął 17 miejsce oraz drugie w kategorii 50-59 lat. Tuż za nim uplasowali się Marek Czernecki i Kacper Sacharczuk. Brązowy medal w kategorii powyżej 60 lat zdobył weteran łukowskich biegów Mieczysław Sulej. Wśród kobiet dystans 10 km najszybciej pokonała Ewa Fabian. Wśród chłopców biegnących na dystansie 5 km najlepsi okazali się Jakub Niedziółka przed Patrykiem Siujem i Norbertem Lisiewskim. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Kinga Bober, wyprzedzając Natalię Winiarską.